Moc atrakcji w kilku placówkach przygotowano w Tczewie w ramach Europejskiej Nocy Muzeów. Do Fabryki Sztuk i Tczewskiej Chwili Narodowego Muzeum Morskiego przybyły tłumy. W tym roku Fabryka Sztuk zaprosiła na artystyczną Noc Muzeów z wernisażem, warsztatami, pokazami i koncertami. Chętnie zwiedzano Muzeum Wisły oraz Centrum Konserwacji Wraków Statków, gdzie również przygotowano pokazy i warsztaty. Fabryka Sztuk rozpoczęła Noc Muzeów wernisażem. Wystawa zatytułowana Jacek Kornacki Retrospektywa, zaprezentowana na dwóch kondygnacjach budynku głównego, była daniem głównym sobotniego wieczoru. Tu dzieła profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku można było kontemplować także z Towarzyszeniem Muzyki w wykonaniu duetu Jay-Z Vibes, czyli Agnieszki Perechudy i Grzegorza Piankowskiego. Jak co roku staramy się, żeby nasza Noc Muzeów była tematyczna i zawsze się staramy, żeby jednak ten temat był związany z wystawą. W tym roku tak się nam udało. Otworzyliśmy fantastyczną wystawę profesora Jacka Kornackiego z Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. No i że mamy wystawę sztuki, no to w tym roku nasza Noc Muzeum miała tytuł po prostu Sztuka. Więc postanowiliśmy zaproponować naszym gościom, mam nadzieję, że dużo warsztatów, gdzie mogą poznać różne rodzaje sztuki. Więc mamy street art, były warsztaty cyjanotypii, więc tutaj naświetlanie światłem UV. Jest to bardzo fajne także nawiązanie właśnie do wystawy profesora Kornackiego. Był pokaz oraz warsztaty carvingu, czyli rzeźbienia w owocach, czyli tutaj no całkowicie troszeczkę inaczej. No i tutaj jest fajnie, ponieważ ten pokaz i warsztaty poprowadził Grzegorz Gniech, który jest mistrzem świata w carvingu. Więc no fantastyczna przygoda. Były warsztaty origami, linorytu, czyli techniki graficznej, monotypi, także taka bardzo specyficzna forma graficzna. Warsztaty haftu kociewskiego, elementy kociewskie także się pojawiły na warsztatach malowania na porcelanie. Były także warsztaty rzeźbienia w mydle. Jedną z takich ciekawszych propozycji, chyba po raz pierwszy w Tczewie, to był pokaz wypału ceramiki w żywym ogniu, tak zwanym właśnie raku. Więc o godzinie 23:00 wielkie takie ogniowe show. Fantastyczna rzecz, całkowicie nowa sprawa, więc myślimy, że to było takie nasze wow tegorocznej Nocy Muzeów. No i oczywiście bardzo dużo gier, zabaw dla dzieciaków, zabaw ruchowych, duże kolorowanki, szczególnie tutaj dla młodszych, bo jak widzą po prostu dużą kartkę, to się bardzo, bardzo mocno cieszą. Więc generalnie zamysłem tegorocznej Nocy Muzeów to było po prostu poznanie różnych rodzajów sztuki. No i oczywiście były dwa fantastyczne koncerty, Kacprzak Duo oraz Jazzy Vibes. Dużą część wystawy stanowią prace wizualne z wykorzystaniem światła ultrafioletowego. Dzieci mogły również tworzyć swoje dzieła UV na warsztatach zlokalizowanych wokół prac Kornackiego, a był to dopiero początek nocnej przygody w Fabryce Sztuk. Mi się bardzo podoba. Powieszę sobie na ścianie. Długo pani musiała czekać chyba w kolejce? No trochę trzeba było czekać, ale warto było. Sądząc po kolejce, to graffiti chyba jest bardzo lubiane i popularne. No, powiem ci szczerze, że jest szał, jestem zdziwiona, bo jesteśmy już w tym momencie na wykończeniu. Zaraz będziemy już po warsztatach, bo tyle osób, ile mieliśmy umówionych, przewidzieliśmy na 3 godziny, a zrobiliśmy to w 40 minut. A farby starczy? Farby starczy, ale później nie starczy. Skorzystaliśmy z wielu atrakcji, bo i kubki, i malowanie, tu świetna rzecz dla mnie, młodszych i starszych dzieci, tudzież jeszcze malowanie sprayami, więc cudowna rzecz. Otwartą głowę trzeba mieć, najlepiej to wychodzi dzieciom tak naprawdę, bo one biorą pędzel i po prostu malują i się za wiele nie zastanawiają. Dorośli się boją. Dorośli się boją pierwszego ruchu, ale po pierwszym ruchu myślę, że 2-3 już troszkę nabierają odwagi. Tak wystarczy przyjść naprawdę i otworzyć głowę i to wystarczy. Możesz pokazać ten kubek nam? Opowiedz, co tam jest. Pszczółka i motyl i kwiaty. Malowałaś już kiedyś na porcelanie, czy to dzisiaj pierwszy raz? Drugi raz. Ja pierwszy raz maluję na... Co masz pięknego? Fale na morzu. Widzę tutaj niemałe poruszenie. Ludzie czekają już na wyjście spaceru po Tczewie. Tak, spacer będzie w temacie gotyku, tego tczewskiego, czyli będziemy odwiedzać miejsca związane z architekturą średniowiecza. Paradoksalnie tych miejsc w Tczewie nie brakuje. Mieszkańcy mogą być moim zdaniem bardzo mocno zdziwieni, że miejsca, które codziennie mijają, mają tak długą historię. Oczywiście odwiedzimy kościół Farne, największy zabytek gotycki, ale także będzie kilka miejsc niespodzianek.
Ciekawe, czy będzie większa frekwencja niż zazwyczaj, ponieważ będzie oprowadzać prezydent Tczewa. To na pewno trochę pomoże. Frekwencja na spacerach dawnego Tczewa zawsze była dobra, a teraz mi się wydaje, że będzie bardzo dobra. Oblężenie w pierwszych godzinach wieczornego zwiedzania przeżywało Muzeum Wisły. W innej sąsiedniej placówce Narodowego Muzeum Morskiego, czyli w Centrum Konserwacji Wraków Statków, przygotowano sporo atrakcji, zwłaszcza dla dzieci. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów gościliśmy pana Rafała Kmiecia ze Szkutni, Rafał Miecik. Kmieć i przyjaciele. Dzieci mogły spróbować, zresztą dorośli też, przy pomocy tradycyjnych narzędzi wystrugać łódkę z kory, zobaczyć jak wygląda ośnik, korę troszkę z drzewa zeskrobać. Można było też zobaczyć coś, co w naszym muzeum jest coraz popularniejsze, czyli skanowanie 3D, fotogrametrię zabytków, które potem, te zabytki można też oglądać na stronach internetowych. Tutaj reklamowaliśmy nasze strony na Sketchfabie i w wirtualnym skansenie wraków. Przygotowaliśmy ściankę z zabawnymi gadżetami, gdzie można było sobie pamiątkowe zdjęcia zrobić. Tradycyjny tor powroźniczy, gdzie można było sobie własną linę ukręcić. I no oczywiście dla najmłodszych różne zagadki, zadania, żeby też coś z tego wyniosły.